Za nami najważniejsza inwestycja, jaką w tej chwili Politechnika Opolska realizuje, to jest budynek renowacja, czyli budowa w zasadzie od podstaw budynku Lipsk. W tym budynku będą mieściły się już za 2 lata, będą mieściły się 2 wydziały. To będzie Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, wróci na miejsce i przeniesiemy tutaj Wydział Ekonomii i Zarządzania. Inwestycja, koszt tej inwestycji przekroczy 70 milionów złotych. Budynek w tej chwili zabudowywany jest od zewnątrz, bo jest od początku ocieplony, jest wymieniona cała elewacja. Jeżeli te prace zostaną zakończone, a no już niebawem zostaną zakończone, wtedy zaczną się prace w środku, czyli przygotowanie i wykończenie wszystkich wnętrz.